Siemanko, jestem Lucek, a to jest Need for Speed. Zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. Mam nadzieję, że spędzicie miło czas razem ze mną. Tak, obiecałem wam, że troszeczkę bardziej mojego Mustanga zrobię na drift. I tak się zastanawiam, czy naprawdę chcę to robić, bo on tak w miarę dobrze driftuje. To znaczy, jeszcze ma troszeczkę za mało tej mocy, żeby można było tu bardziej driftować. A no dobra, chodźmy do garażu, zobaczymy, co się da z tym zrobić. Ustawię sobie ten tuning taki ogólny na drift. Nie będę się bawił w jakieś tam poszczególne zmiany, bo to myślę, że wymaga takiego dłuższego zapoznania się z grą. Więc zobaczymy, co ten taki główny pasek ogólny zrobi z naszym samochodem, z moim samochodem. Myk, o, tak. No, damy prawie do końca. Nie całkiem do końca, prawie do końca. Tak, miałem tutaj troszeczkę zmodyfikować wygląd. Chodzi mi o rozstaw kół przód. One są troszeczkę za szeroko. Z tyłu mogą być sobie tak szeroko, jak są. Myk. No, bo to mi się właśnie nie podobało, troszeczkę były za szeroko i nie fajnie to wyglądało moim zdaniem. A jeszcze w ogóle nie wiem, czy tu można jakieś fajne błotniki zainstalować czy nadkoła. Nie. Muszę mieć 8 poziom, żeby móc to zrobić, więc na razie nie ma co po prostu tak szeroko rozstawiać kół z przodu, bo wygląda to nieelegancko. Przynajmniej w poprzednim odcinku wam mówiłem, że mi się to nie podoba. Będę musiał to zmienić. Dobra, to taka szybka modyfikacja samochodu. Sprawdźmy, jak teraz będzie driftował Mustang z takim słabiutkim ulepszeniem osiągów. No bo co? To jest dopiero początek gry. Dobra, i lecimy. Okej. Teraz powinien lepiej wchodzić w poślizg. No i widzicie, troszeczkę jest lepiej, chociaż mówię, tej mocy dalej brakuje. Tak, teraz lepiej ciągnie te zakręty. Ale jeszcze jest słabizna. Pamiętam, że ja tym Subaru, jak grałem na PS4, lepiej driftowałem. Ale jest, no nie wiem, jest ok, nie jest tak źle. Ładnie teraz, ładniej. Podoba mi się to, przynajmniej bardziej niż wtedy. Można się poczuć jak w tych NFS-ach poprzednich typu Hot Pursuit albo Need for Speed Most Wanted 2012. No bo tak łatwiej wykonać te drifty, chociaż nie wiem, czy samochód sam wejdzie w poślizg, jeśli nie będę używał hamulca nożnego. Coś tam zarzucę, zobaczcie. Nie muszę używać hamulca i dupka i tak zarzuca. Troszeczkę niedobrze, bo jak będę chciał szybciej pokonywać te zakręty, no to mogę mieć z tym problem, ale to się dobrze zgrywa w sumie z moim nitrem, które mam tutaj zainstalowane, które się odnawia wraz z właśnie robieniem tego typu trików, tak? Więc dzisiaj będzie taki odcinek, myślę, jak nie będzie mnie wkurzać za bardzo to driftowanie, jeśli tego nie zmienię, będzie taki odcinek bardziej driftujący. No i zobaczymy, jak mi się będzie grało dzięki temu, nie? No, dobrze, no to chodźmy sobie do mapy. Moment, myk. Chodźmy sobie na mapę, mapa, myk. Tu mamy jakieś wydarzenie, tu mamy sprint. A ja bym chętnie sobie pojechał sprint. Zobaczę, jak mi pójdzie teleport. Na tym moim tuningu w poprzednim odcinku widzieliście, że już troszeczkę tam zainstalowałem do mojego Mustanga rzeczy nowych. A i powinien sobie dać radę z tymi patałachami tutaj. Startujemy. Ścigaj się do mety, wow! No nie wiedziałem, że do mety trzeba się ścigać, ale dobra. I jedziemy! Brum, 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 brum. Patrzcie, znowu Golfina. A, Supra, o, zajebista ta Supra jest, muszę ją mieć. Z przodu mamy chyba też BRZ-kę. Tak. BRZ-ka dość popularna w tym NFS-ie jest. No i zobaczcie, tunik na drift, nie udało mi się tego zakrętu w pełni pociągnąć, ale podejrzewam, że gdy już ten tuning będzie w tym samochodzie, albo po prostu już będę miał inny samochód szybszy, no to będzie może nawet takie słabsze
łuki, w sensie dłuższe łuki pokonywać ładnym, pięknym ślizgiem. To może być bardzo ciekawe. No ale jak na razie... Jak na razie jest słabizna. Chociaż te takie bardziej kanciaste łuki samochód pokonuje bez problemu. Bardzo, bardzo fajny jest ten drift. Taki bardzo wyczuwalny i jednocześnie daje sporo frajdy. Okej. No i pięknie poszło. Chociaż powiem wam, że w NFS-ie tutaj ten drift jest taki w dużej części kontrolowany przez grę, no nie? Możemy oczywiście dodać więcej gazu, mniej, wtedy samochód albo sobie skróci ten drift, albo wydłuży, ale tak mamy wrażenie, że tak, skręcimy ostro na przykład, albo zaciągniemy czy naciśniemy hamulec, no i samochód sam właściwie zsunie, no nie? Tylko jeśli chcemy skończyć ten drift szybciej, no to wtedy sobie... O, fajnie się pokonuje zakręty tym liftem. No to wtedy sobie po prostu odpowiednio skręcamy i już, no nie? A tak to właściwie samochód robi wszystko za nas. Niektórzy będą to lubić, niektórzy nie. Mnie się to nawet podoba. Mnie najbardziej natomiast boli fakt tej prędkości, efektu prędkości. Jako że zakochałem się w Forzie i tamten efekt jest zajebisty, no to ciężko mi się tak przestawić tutaj. Nie jestem pewny, ale ja już to chyba robiłem. Nowy rekord osobisty, więc prawdopodobnie, albo może nie, nie wiem. W każdym razie bardzo ładnie udało mi się przejechać. Praktycznie każdy zakręt robiłem driftem. Dobrze, weźmy sobie mapkę i weźmy sobie misję. Co tu mamy? Tu mamy wyścig na torze. Myk, myk. A może sobie pojedziemy? Why not? A co? Tutaj policaje pojechały. No więc tak to wygląda. Jestem ciekawy, znaczy byłem ciekawy bardzo waszych pierwszych reakcji na temat tej gry. I wielu z was pokochało właśnie, już oglądając u mnie tę grę, ją za wspaniały undergroundowy klimat, który naprawdę jest tutaj świetnie oddany. I bardzo fajnie to wygląda. No i oczywiście grafika, tak? To na pewno... no, nam nie uciekło. Ojej, trochę jeszcze z tą mapką nie jestem zgrany. Ta grafika wygląda świetnie, no co tu dużo gadać, jest naprawdę bardzo dobra. Kurde, naprawdę. Wygląda na to, że twórcy starali się oddać w niej taki bardziej filmowy klimat, w takim filmowym stylu chcieli zrobić tego NFS-a, no nie? Bo tak i kamera jest tak ustawiona w ten sposób, nie wiem, oświetlenie, ale jest naprawdę bardzo, bardzo klimatycznie. No i dużo tutaj do wyglądu daje fakt, że cała akcja dzieje się w nocy i no po prostu dzięki temu też gra wygląda bardzo dobrze. No tak myślę przynajmniej. I wiecie co, ja nie mogę się doczekać, kiedy zrobimy jakiś zlot w tym NFS-ie. Chociaż nie wiem, ilu graczy może być maksymalnie w sesji, ale nawet jak będzie 4 graczy maksymalnie w sesji i każdy podjedzie takim zajebiście stuningowanym samochodem w takim nowoczesnym stylu, wow. To może być fajna sprawa. No i też nie mogę się doczekać, kiedy kupię sobie jakieś nowe auto, bo w grze jest sporo fajnych samochodów, na przykład Corvette C6 Z06 albo Aventador z tych takich szybszych. Jest też masa samochodów takich starszych albo znanych z poprzednich NFS-ów, jak Toyota Supra czy Toyota Corolla. Mnie też zastanawia fakt, jak samochody, właśnie te starsze, będą konkurowały z tymi takimi super samochodami jak właśnie Aventador. Czy będzie trzeba jakiś hardkorowy tuning w nich robić i czy w ogóle będzie możliwa taka rywalizacja między tymi samochodami? Myślę, że dużo tutaj będzie zależało od tego tuningu, no ale pewności nie mam. Dopiero się przekonamy, jak dojdę do tego etapu. Póki co jesteśmy na etapie takim początkowym. Pięknie. Tak, mój Mustang. Mój Mustang już coraz lepiej się zbiera, coraz żwawiej się nim jeździ.
w miarę ulepszania, oczywiście. No i nie mogę się doczekać, kiedy odblokuję kolejne rzeczy do tuningu, a szczególnie wyglądu. Bo ja na przykład w grach wyścigowych, czy to w grach, czy to w rzeczywistości, bardzo dużą wagę przykładam do wyglądu samochodu. Nawet więcej niż do rzeczywistych osiągów. Serio, tak jakoś mam. Właśnie ja lubię samochody za wygląd. Dobra, ścigamy się tu ze Spike'iem. On jedzie w jakimś BMW. Przypomina mi BMW 1M, ale to nie jest 1M, to jest jakieś nowsze BMW. Zresztą jest tu bardzo fajna Mazda MX-5, ale to jest z 2016 roku. Wygląda niesamowicie. Piękne ma światła z przodu. A zobaczcie, tu by się bardziej przyczepność przydała niż ten drift. Sporo straciłem. Ale myślę, że uda się jeszcze tutaj Spike'a załatwić. Patrzcie na to, ależ pięknie. Przy wyjściu od razu pięknie nitro. To też dobra sprawa jest, nie? Jak się tak... No właśnie ciekawe, jak będzie wyglądała gra z różnymi stylami tej jazdy. Czy zawsze będą na wyścigach wygrywać osoby, które mają więcej gripu? Czy osoby, które będą ustawiały sobie bardziej na styl driftowy? Czy na przykład ładując sobie takie mocniejsze nitro, które będzie się ładowało tych właśnie stuntów, driftów i tak dalej? Czy oni będą wygrywać? Bo zobaczcie, po wyjściu z zakrętu zawsze masz pełne nitro. Z drugiej strony ci, co mają więcej gripu, no te zakręty pokonują szybciej, jak tutaj ten Spike, chociaż ja totalnie skopałem. No i też dobrze by było, jakbym miał tych trafików mniej na zakręcie, no bo jak jest ich więcej, to ciężko ominąć, więc to też jest ciekawa sprawa. Jak będzie wyglądała rozgrywka online. Dobra, trzymamy się za nim. Nie wiem, czy tutaj działa tunel aerodynamiczny. Ale dałem. Jeszcze nie umiem tak fajnie wchodzić w te zakręty. No dobra, spróbuję bez driftu. Samochód powinien sam zarzucić lekko dupką, bez jakiegoś tam używania, powiedzmy, hamulca nożnego. Można też na ręczny próbować wchodzić, ale ten ręczny jest tutaj tak mocny, że praktycznie samochód od razu wykręca. O, teraz na przykład... O kurde, meta. Teraz na przykład bez w ogóle hamowania, bez niczego, wszedłem ładnie w zakręt. $4000, ładnie. 9. poziom. Coś na pewno odblokowałem sobie, jakieś części do tuningu, bo tam widzieliście, że... Szacun za ten przejazd. Czy to jest... Tak, to jest właśnie ta Mazda, o której wam mówiłem. Ale ona jest piękna, zobaczcie tylko na nią. Koleś już sobie zainstalował tutaj szersze błotniki. Spoiler z tyłu. Ależ ona jest cudowna. Kurde. Zobaczcie, no już pięknie wygląda. Oj! Tak niemiło troszeczkę. No dobra, wiecie co, ścignę się z tą Mazdą, mam ochotę. Tylko co by tutaj zrobić, bo możemy albo sprint przejechać, albo coś tam jeszcze, jakiego ja trybu nie próbowałem. Ucieczka, dobra, to weźmy drift. W drifcie powinienem być dobry. Lipa, za duży łuk. Coś tam. O, policaje. I uwaga. Pięknie. Coś tam dzwonią do mnie. Ale to jak to zrobił? Kurde, ja chyba odkryłem coś fajnego teraz. Można praktycznie lecieć bokiem na prostej drodze. Nie wiem, czy uda mi się to powtórzyć. Dobra, spadaj. Po prostu skręciłem kołami w kierunku jazdy i samochód mi się nie odwrócił. Zaraz jeszcze to spróbuję. Tylko musi być jakiś ostrzejszy zakręt.
Albo dobra, zaraz może spróbuję gdzieś tutaj. Nie, od razu się odwrócił, słabo. Może zjadę. Kurde, nie. A może tutaj się uda. No, fajnie to. Tylko że no, to też trzeba mieć wyczucie co do tego. Nie wiem, jak mi się udało pokonać tamten ostry zakręt, ale tu było bardzo fajne. Dobra. Uwaga. O właśnie, i tak się. Ale zajebiste to jest. No dobra, weźmy sobie kolejne coś. Zawody. Może. Konkurs driftu. Dobra, tu się już teleportujemy. Lepsze części, więcej opcji tuningu. Okej. Dobra. No i teraz będziemy się ścigać w jakichś zawodach, które chyba prowadzi Ken Block. Nie wiem. Przynajmniej jego samochód był na ikonce. Złap rytm. Lecimy. Konkurs driftu. Okej. No i lecimy! Pięknie. Wszystkich wyprzedziłem. Tutaj chyba istotne jest, aby driftować jeden przy drugim, ale oni mi będą przeszkadzać. Ja jeszcze tak driftować dobrze nie umiem. No nie, dobra, ja nie będę przed nich driftował, nie ma mowy. Ups, 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 ups. Który jestem pierwszy, no jakżeby inaczej. Czym tam ktoś... Ej, tam jedzie właśnie chyba sam Ken Block. W sensie jego samochód na pewno. Tak, to są okrążenia. Bardzo fajny ten łuk jest. O, musiałem troszeczkę gazu puścić, bo już mój Mustang troszeczkę wypada z zakrętu. Oj, ktoś tam się zderzył. Wygonię tych patołachów z przodu. Nie, to nie był Ken. A, to może tu z przodu jedzie. Zaraz zobaczymy. Uwaga. Tak, to chyba on. Ależ zapierdziela. O kurde, to był bardziej ten. W moim wykonaniu to był bardziej power slide teraz niż drift. Ach, słabizna. No zobaczcie, Mustang! Oj, troszeczkę przesterowałem. O! Ale paskudnie. Tutaj jest ogólnie tak, ja jeszcze, jeszcze za wolno jeżdżę, ale jest ogólnie tak, że jeśli uderzysz w coś mocno, to jest taka animacja zderzenia, no nie? Więc trzeba też na to uważać, żeby nie walić za mocno po prostu w różne przedmioty, obiekty. Dobra, mam jakiś poziom zajebisty. Co ten mój samochód robi? Gwałci ścianę, zajebiście. Misja zakończona. Dobrze, wiecie co? Ja sobie zobaczę. Tu są wiadomości. Tu są cosie. Coś mi się tu zrobiło. Dostępna nowa część. Turbo sprężarka. O, tu jest wszystko napisane. Nowe części. Tylne zderzaki. Zobaczcie, widzicie tutaj wszystko jest, co nam się odblokowało. Fantastycznie. No dobrze, to chodźmy sobie do warsztatu, myślę. Hey bro. There's a route I wanted to show you, but it looks like I might be a bit late. To Edward 24, I need to run a party both ways over. Yeah, I'm gonna be late. This is your vehicle? Yes. License and registration. I just got pulled over. Sir, get off your phone. Officer, I didn't realize how fast I was going. That's what a speedometer is for. License and registration. I'm not asking again. Okay, I think I got me a live one. I'm gonna have to go. Out of the car. Now. Oh, okay, okay. Here's my license. 2 Edward 24, 1199. Roger. Units to respond. Let me see your hand. Chill, bro. Out of the car. Spoko. Czyli złapali Manu. Takiego z tymi śmiesznymi włoskami.
No dobra, później mu pomożemy, jeśli trzeba mu pomóc, ale teraz chodźmy do warsztatu i zobaczmy, co się nowego odblokowało dla mojego auta. Teleport. Na pewno zderzaki, więc będzie można coś nowego zmodyfikować. Szybko te poziomy się tutaj nabijają, ale to dobrze, dzięki temu po prostu szybciej uda mi się coś zrobić z samochodem. I też nie jestem pewny, gdzie tu można wejść do salonu samochodowego, bo jeszcze mi się takowy chyba na mapce nie pokazał. Więc prawdopodobnie musimy się jeszcze bawić tym moim Mustangiem. Ale to nie szkodzi, to jest naprawdę fajny samochód, tylko chciałbym troszeczkę coś zmienić w jego wyglądzie. No i jak widzicie, już bardzo podobają mi się te samochody, które gdzieś tutaj na drodze mijamy i chciałbym je po prostu też mieć. Można mieć maksymalnie chyba trzy samochody w garażu, ale to mi nie przeszkadza. Maska. Tu się coś odblokowało? Nie, tu mieliśmy to, co mieliśmy. Brak dostępnych części, sylwetka. Tutaj chyba nie. Tylne zderzaki. To jeszcze zablokowane. Brak dostępnych części. Brak dostępnych części. Jest to odblokowane, ale nie ma części. Gotowy zestaw tuningowy, czyli to jest tak zwany body kit na całe auto. Troszeczkę niefajnie, że nie można na progi nic założyć. Ale już można tutaj sobie opony zmienić. I to jakby w ogóle nie wpływa na prowadzenie tego samochodu. Tutaj chodzi tylko i wyłącznie o wygląd. Natomiast zmienia się troszeczkę profil oponki. Widzicie? Może być taki. Mogą być opony rozciągnięte albo opony zwykłe. Ja wolę te rozciągnięte. I dzięki temu będę mógł troszeczkę jeszcze wysunąć koło, chociaż z tyłu jest chyba maksymalnie wysunięte. Nie? Z przodu możemy tak samo zrobić. Opony. Zwykłe, rozciągnięte. O. Nie? Także spoko. O kurde, ile mam kasy? Ojej. Jeżdżę i jeżdżę, a tu, co? Tu mi się już tyle kasy nabiło. Ej, no dziwne to jest. Tylny zderzak niby coś tutaj. Można sobie tablicę zmienić. Okej. Zmieni się? Zmieniło się. To jest tylko napis, ale wyglądu chyba nie można. Co tu mamy? Spoiler, czy jakiś nowy mamy? Nie. To jeszcze jest zablokowane. Nie wiem, czy to mi się odblokuje później, ale coś się boję, że białe kłódki odpowiadają za brak w ogóle części do tuningu na tym samochodzie, co mnie troszeczkę martwi. No ale mam nadzieję, że jakieś bodykity ciekawe będą do tego auta. Dobrze, weźmy sobie modyfikację osiągów. Czy można tu wszystko zainstalować? Chyba nie. Tutaj coś mamy. Instalujemy to, co jest droższe. A co? Filtr powietrza, układ chłodzący. Myk. Dobra, no jest sporo części się odblokowało za wkładanie każdej części. Po włożeniu każdej części wzrasta jakoś tam prędkość maksymalna, ogólnie osiągi samochodu. I jest tutaj wyszczególnione po prawej stronie. To jest bardzo fajne, nie ma jakiejś tam podziałki typu, że 10 punktów to już jest max tuningu, jaki można osiągnąć, tylko jest biało na czarnym pokazane, nie wiem, w ilu sekundach się samochód rozpędza do 100 km na godzinę. Nie wiem, czy to rzeczywiście jest tak w grze, trzeba by było to dokładniej zbadać, ale bardzo fajna sprawa. Na pewno coś nowego niż wreszcie tych NFS-ów. Smaczek po prostu, nie? To jest fajne. Układ do ładowania. Orzesz ty w mordę. What the fuck? Dobra, wygląda na to, że tu mamy kilka możliwości. Ciekawe, jak zmieni się dźwięk samochodu. Wow.
Maksymalny moment obrotowy. Nie, im dalej, im wyższa część, tym lepiej chyba. Chociaż one praktycznie tyle samo kosztują. Dobra, weźmiemy sobie tą najdroższą. Niewielka jest różnica, ale dobra. Elektryka. O kurde, sporo się tych części odblokowało, nie? Jestem ciekawy, jak teraz ten mój Mustang będzie gnał. Dobra. 900. Blok silnika. Wow, naprawdę dużo tego. Walk rozrządu. Nie wiem, czy mi starczy kasy. Miałem ponad 30 tysięcy na to wszystko. Tu już nic nie mogę. Też nie mogę. Też nie mogę. Nie wiem, czy już nie zataczam koła. Dobra, nitro mam nowe do kupienia. Zadziałania, o. Myk. Dobra, i zawieszenie. Tu może mi już nie starczyć, ale nie, jeszcze starczy mi. $500. A, tu już nic nie mogę. Tu też nie mogę. Tutaj oponki sobie kupiliśmy w poprzednim odcinku. Hamulec ręczny. Jeszcze mogę kupić jakiś lepszy hamulec ręczny. Częściowo regulowany hamulec ręczny. Okej. Stabilizatory. O cholera, jeszcze stabilizatorów nie mogę kupić. I tylko stabilizatory zostały mi do kupienia. Ja jestem teraz ciekawy, jak ten samochód będzie śmigał. Ale wiecie co? Jeszcze chciałbym go sobie przemalować, jeśli starczy mi kasy. Więc weźmy sobie lakier. Kolor lakieru. Można się tu naprawdę nieźle pobawić z tym. Złoty aż taki, to mi się nie podoba. A, to jest zajebiste. No nie wiem, jak to mam inaczej określić, a to jest po prostu niesamowite, jak można tutaj ten samochód zmienić. Taki szpitalny kolor, Różowy. Na scenie. Okej. Git. Taki undergroundowy. Okej. Chyba się zapiszę. Dobrze. Amy dzwoni. Ale olać to. Przejadę się teraz moim nowym Mustangiem, nowym, w sensie z nowymi osiągami. Ja jestem ciekawy, jak to cacko teraz śmiga. Po prostu tyle tutaj, no 30 tysięcy zainwestowałem w sam tuning. No samochód bardzo się zmienił pod względem osiągów, przynajmniej na kartce. A zobaczymy, jak jest to w rzeczywistości. Czy zmienił się dźwięk? W mordę. Powiem wam, że brakuje mi troszeczkę dźwięku typu sprężarki. Ale wow! Jak ten samochód teraz spruje. Zobaczymy, ile wyciągnie. No tak, powiem wam, że jeszcze słabizna jest. Jeszcze mógłby troszeczkę tutaj szybciej gnać. No ale teraz lekką gumą jadę 240. Wow, trzeba troszeczkę puszczać gaz już. Bo to nie są przelewki, to już jest za wysoka prędkość. Dobra, ręczny. No i jeszcze trzeba się nauczyć driftować, ale jest już dużo lepiej. Tutaj mamy coś ciekawego. Nie wiem, czy uda mi się to ładnie driftem pociągnąć.
A jest ciężko jeszcze. O, patrzcie! O, 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 o! Wow! No dobra, to teraz chcę w drugą stronę spróbować. Dobra. Dawaj, Mustang! Co ja tu źle zrobiłem? Jeszcze raz. Ciężko, czasami ciężko tak wyczuć ten samochód tutaj. O, tak jakbyś... tak jakbyś dopiero co wiedział na 100%, że w ten sposób masz wejść w zakręt driftem, a za chwilę samochód zachowuje się zupełnie inaczej. Ale to może moje złudzenie jest. Kiss the wall był. A słabizna. Jeszcze mógłbym to na pewno lepiej poprowadzić. No dobra, mój ulepszony Mustang, jeszcze sobie tutaj na pewno wprowadzę jakieś zmiany odnośnie wyglądu, a bardziej chodzi mi o naklejki. Bardzo ładnie wyglądają te kropelki na masce. Tutaj tak troszeczkę słabiej. Ale samochód ogólnie wygląda nieźle. Nie wiem, mam wrażenie, że po zmianie tego lakieru jakoś się ładniej błyszczy. No ale też osiągi dużo lepsze. Ale nie, coś turbo sprężarka słychać, jak przyspieszam. Spoko. Moi drodzy, bardzo wam dziękuję za to, że byliście ze mną na tym odcinku z Need for Speeda. Mam nadzieję, że podobał wam się i że wrócicie do mnie po więcej odcinków z tej gry. Trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa.